Dzieci hebrajskie niosą z gałązki oliwne, wyszły na spotkanie Pana, wołając Hosanna na wysokości. Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne, wyszły na spotkanie Pana, wołając Hosanna na wysokości. Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne, wyszły na spotkanie Pana, wołając Hosanna na wysokości. Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne, wyszły na spotkanie Pana, wołając Hosanna na wysokości. Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne, wyszły na spotkanie Pana, wołając Hosanna na wysokości. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Dzieci hebrajskie niosąc gałązki oliwne, wyszły na spotkanie Pana, wołając Hosanna na wysokości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. My, drodzy, w taki nietypowy sposób sprawujemy dziś niedzielę palmową, czyli męki pańskiej. Myślę, że to, co jest takie najważniejsze, to żebyśmy dziś chcieli jak najbardziej otworzyć nasze serca na Pana Jezusa, byśmy jakoś zapragnęli w tym doświadczeniu jakiegoś ogołocenia zwrócić uwagę na to, co jest najistotniejsze, żebyśmy jeszcze bardziej odkryli, poznali znaczenie męki, śmierci oraz chwalebnego zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciejmy się, szczególnie moi drodzy, modlić za siebie nawzajem, za tych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję w domach, byśmy wszyscy jak najgłębiej mogli tę świętą liturgię przeżyć. W sposób szczególny podczas tej mszy świętej polecać będziemy Panu Bogu świętej pamięci Andrzeja Sęczyno. A po to, byśmy z czystymi, a na samym początku sprawowania tych świętych tajemnic poświęcimy teraz przyniesione palmy. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki
swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Słuchajmy teraz słów Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zbliżali się do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie górze Syjonu: oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku śrebięcie oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i śrebie i położyli na niej swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiedziały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc trudzonemu krzepiącym słowem. Każdego ranka pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto słowo Boże. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi, potrząsają głowami. Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuści? Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi. Policzyć mogę wszystkie moje kości. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana wy, którzy Go wielbicie, niech sławi Go całe potomstwo Jakuba. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieku. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali spożywanie paschy? A on odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, Panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurzył w misie, ten mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka,
gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go wydać, rzekł: Czyżbym ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak, ty. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce ze stada. Lecz gdy powstanę, udam się przed wami do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty, niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem wrócił i zastał ich śpiących, bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto blisko jest mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami, kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to właśnie on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, Rabbi. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po co przyszedłeś? Wtedy podeszli do Jezusa, pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie chwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do płacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik.
Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch, mówiąc: On powiedział, mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: Zaklinam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: Tak, ja nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił, na co nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: Winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, o czym mówisz. A gdy podszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co byli tam: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. A natychmiast zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział: Nim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu podjęli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się. A potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pola Krwi. Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za pole garncarza, jak rozkazał Pan. Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżyli arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znaczącego więźnia imieniem Barabasz. Gdy więc zgromadzili, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żeby mam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z nim. Namiestnik powiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i mył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uprzódzszy wieniec ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękli przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, położyli na Niego własne Jego szaty i to odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali Mu pić wino zaprawione gorczycą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali Go. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy. To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest Królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani. A od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy za stojącymi tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Zostaw, popatrzmy, czy nadejdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setni zaś i Jego ludzie, którzy trzymali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się stało, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Były wśród nich Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: Po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi. Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze od pierwszego. I rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Oto słowo Pańskie.
Moi drodzy, może ktoś się buntować na to, że w taki sposób przeżywamy Niedzielę Palmową i w podobny sposób będziemy przeżywać i Triduum Paschalne, i całkiem możliwe, że święta Narodzenia Pańskiego. Ale można na to spojrzeć jeszcze inaczej. Można spojrzeć na to w ten sposób, że Bóg daje nam jakąś szansę, jakiś wyjątkowy czas, kiedy możemy inaczej, na nowy sposób, może nawet o wiele głębiej zrozumieć, czym jest i męka, i śmierć, i czym jest zmartwychwstanie Pana Jezusa. Może to ogołocenie, bo nie ma dziś kolorowych palm, myślę, że nasze domy będą mniej przyozdobione na święta niż zazwyczaj. Kościoły nie będą tak przystrojone jak zazwyczaj. Może jest tak, że to ogołocenie ma sprawić, że gdzieś większą uwagę mamy zwrócić na to, co jest najistotniejsze, na sedno. A co jest najistotniejsze? Najistotniejsze jest Słowo. Słowo, które stało się ciałem, Syn Boży, który przyszedł na ziemię po to, aby nas zbawić. Mamy jak najgłębiej zrozumieć te tajemnice Jego męki, Jego śmierci i zmartwychwstania. Mamy też może jakoś głębiej zrozumieć, jakie to ma znaczenie dla mnie. W tym czasie, kiedy mniej możemy spotykać się z naszymi bliskimi poza najbliższą rodziną, może jest więcej czasu, by spotkać się najpierw ze sobą samym, a później właśnie ze zmartwychwstałym Jezusem. Pamiętamy słowa, jeżeli ktoś chce się modlić, mówił Pan Jezus, niech wejdzie do swej izdebki i mówi do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec, który jest w ukryciu, odda Mu. Może właśnie te święta mamy przeżyć w ten sposób, żeby każdy mógł wejść do izdebki. Nawet jeżeli jest kilka osób w domu, by każdy mógł wejść do izdebki. Po to, aby być sam na sam z Panem Bogiem. Po to, aby może zatęsknić za jakimś głębszym doświadczeniem Jego zbawienia, Jego mocy, Jego miłości, Jego pokoju. A może to będzie taki czas, kiedy trzeba będzie uświadomić, chyba muszę się nawrócić. Bo jeżeli odrzuciłem te szykowanie pokarmów wielkanocnych, święcenie pokarmów, jeżeli nie mam palm, jeżeli nie spotkam się z nikim, to co zostanie? Jak ktoś odkryje, że została pustka, to dobrze. Wtedy zacznij szukać. Zacznij szukać Pana Boga. A znajdziesz Go bardzo prosto, gdy zwrócisz się do Niego i powiesz: Panie, ja Ciebie potrzebuję. Potrzebuję Twojej łaski. Potrzebuję Twojej miłości. Chciejmy, moi drodzy, nie stracić, nie zmarnować tej szansy, którą Bóg właśnie nam daje w tych dniach. Są takie słowa z księgi proroka Ozeasza, kiedy co prawda Ozeasz mówi o kobiecie niewiernej, która symbolizuje naród izraelski, ale te słowa mogą odnosić się do każdego z nas bez wyjątku. Chcę na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Skierujmy teraz do Pana Boga nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby był skutecznym znakiem zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zarządzących, aby pamiętali, że władza jest służbą ludowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi cierpiących, aby z Chrystusem dźwigali swój krzyż. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, w szczególności za Andrzeja Senczyno, aby Pan Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy naśladowali pokorę Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wielbimy Cię, Jezu, nasz Boże i Panie. Ufamy, że nas wysłuchasz i dopomożesz nam owocnie przeżyć pamiątkę Twojej Paschy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na uśmiech nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że najświętsza ofiara wyjedna nam przebaczeniu Twojego miłosierdzia.
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolno od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy
zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Boskiej słodyczy, kto
Wśród nas szczególnie tych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję, nie można karmić się ciałem Pańskim. Ale powiedz tak bardzo prosto, Panie Jezu, pragnę zjednoczyć się z Tobą w Komunii Świętej. Zapraszam Cię, przyjdź do mojego serca. Przyjdź ze swoim ukojeniem. Spraw, by Twoja łaska właśnie teraz mogła rozlać się w moim sercu. Powiedz, przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. Przyjmuję Cię jako mojego Pana, jako mojego Zbawiciela. Modlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z ogłoszeń tylko przypomnę, że msze święte będziemy celebrować jeszcze o 12:30, 17:00, 18:00, 20:00. Do Komunii Świętej, gdyby chciał ktoś z tych, którzy uczestniczą z nami poprzez transmisję internetową, to można przystąpić albo po tej mszy świętej,
do 12:30 albo o 12:30 gdzieś do 14:00, a także po południu od 16:30 do 21:30 między mszami. Też będziemy transmitować msze święte jeszcze o godzinie 12:30, 17:00, 18:00, a także modlitwę różańcową o godzinie 21:00. Od poniedziałku do środy msze święte będą o 9:00, 18:00. Po mszy świętej wieczornej będzie adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21:30, a także o 20:30 modlitwa różańcowa. W tym czasie też będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Ponadto, gdyby ktoś chciał się umówić na inną porę, to można telefonicznie. Numer telefonu 605-345-897. Do spowiedzi też będzie można przystąpić w ciągu dnia w piątek i sobotę. Triduum paschalne rozpocznie się w czwartek. Podczas liturgii Triduum Paschalnego w Kościele będzie tylko asysta liturgiczna oraz schola. Wszystkie celebracje liturgiczne będą transmitowane, a porządek będzie następujący. Wielki czwartek o godzinie 17:00 katecheza księdza Rajmunda Pietkiewicza, o godzinie 19:00 msza Wieczerzy Pańskiej. Wielki piątek o 8:00 jutrznia i katecheza, o godzinie 15:00 droga krzyżowa i o 19:00 liturgia męki pańskiej. Wielką sobotę o godzinie 8:00 jutrznia i katecheza i o godzinie 21:00 wigilia paschalna. Przypominamy, że Wielką Sobotę nie święcimy pokarmów wielkanocnych. A porządek przy świętych w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego będzie tak jak dziś. To jest o 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:00, 18:00 i o godzinie 20:00. Chcielibyśmy, moi drodzy, jak najgłębiej przeżyć ten wyjątkowy czas. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Cheers.